Rzeczywiście lista koni, które będą przedstawione podczas tegorocznej aukcji Pride of Poland i Summer Sale została utworzona. Łącznie na tej liście znajduje się 61 koni, w tym 42 konie stadni państwowych Janów Podlaski, Michałów i Białka oraz 19 koni wyhodowanych przez hodowców prywatnych. Janów przedstawi łącznie 19 koni, 18 klaczy i 1 ogier na obu oczywiście aukcjach. Jeszcze nie dokonano podziału na tą aukcję główną i aukcję Summer Sale, ale on wkrótce zostanie dokonany. Konie myślę, że będą interesujące dla kupców. Jest taka tendencja do kupowania koni młodych, które można prezentować na różnego typu międzynarodowych pokazach. W związku z tym w tym roku przeważają konie młode, ale są oczywiście także konie klacze starsze. W ofercie są klacze w różnym wieku, starsze i młodsze. Są takie klacze, które rodziły już źrebięta, ale jest kilka młodych klaczy, dwuletnich, przed którymi rozpoczyna się kariera pokazowa, miejmy nadzieję. Wśród takich może bardziej znanych klaczy, które już zaznaczyły swoją obecność w hodowli, możemy wymienić klacz Wołogda, która akurat dzisiaj jest na okulniku. Jest to córka ogiera Extern i klaczy Vanilia po Allegro. Klacz w tym roku urodziła córkę, także jeżeli będzie sprzedana, to pozostanie u niej w stadni córka. Od Wołogdy też mamy starszą klacz, która już została włączona do grupy klaczy stadnych. Także jeżeli będzie sprzedana, to pozostawi po sobie dwie córki. Oprócz Wołogdy, może z takich znanych już klaczy, można wymienić Anawerę. Anawera również w tym roku urodziła klaczkę, akurat po ogierze Ascot. Ciekawą ofertą aukcyjną będzie młoda klacz Prunella, która w ubiegłym roku podczas Czempionatu Narodowego zdobyła tytuł Młodzieżowej Czempionki Polski. A poza tym jeszcze kilka innych, uważam, że dobrych klaczy zostało wystawionych na tegoroczną aukcję. Just breathe.